Dzisiaj nieco będzie, kochani, o tym wszystkim, co Paweł robił, żeby przyprowadzać innych do Chrystusa, ale też o tym, czego zrobić nie powinniśmy. Więc najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, jakże święty Paweł wiele nam pokazuje, co to znaczy być dla innych. My się chcemy tego uczyć, by wiedzieć, jakie formy i metody Ewangelizacji przyjmować w tych miejscach, w których jesteśmy, aby faktycznie widzieć, że te formy i metody działają, bo tu nie chodzi o formy i metody, tylko o miłość, a formy i metody mają nam w tym pomóc. Działaj w nas, Jezu, w taki sposób, abyśmy byli uważni na to, co pragniesz przez nas czynić tam, gdzie nas posyłasz. Amen. A czy to nie jest szaleństwo? O, no, jak gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony, powiedział napisał święty Paweł. A miałeś dzisiaj jakąś fajną ewangelizację? Ja mam tylko fajne. Ewangelizację to, na przykład mycie kibli. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowy dzień to zawsze moment na zatrzymanie wobec tajemnicy paschy Jezusa Chrystusa, jego śmierci i zmartwychwstania, w której uwielbiamy tę jego wielką miłość, niekończącą się miłość. No i dzisiaj patrzymy na Pawła, który, jak usłyszałem, yy, Wypiera się w niektórych momentach tego, kim jest, i zakłada maskę. No, ciekawe w ogóle określenie świętego Pawła, e, także dotyczące jego świadectwa, które głosi. E, ktoś mi ostatnio powiedział, że jak to jest tak możliwe, że w tylu miejscach, w tych miejscach, w których święty Paweł daje świadectwo, ono jest tak różne na inne rzeczy zwraca uwagę. No, moi drodzy, dokładnie to się nazywa, co, o czym dzisiaj mówimy. Inkulturacja. Dlaczego inkulturacja jest tak istotna? Dlatego, że nie będzie tak naprawdę oddziaływania, naszego oddziaływania w kontekście głoszenia Słowa Bożego, jeżeli tej inkulturacji nie będzie. To znaczy, jeżeli, jak mówią nam dokumenty Kościoła, będziemy dziwakami w tych miejscach, w których głosimy Ewangelię. To efekt będzie odwrotny do zamierzonego efektu. Ja to trochę opisuję w książce Miłość Chodzi po Woodstocku, w takiej jednej sytuacji, w której na Woodstocku świetnie się to sprawdziło, że ja skakałem ze sceny, ci pankowcy mnie tam nosili na rękach i tak dalej, a potem chciałem to przełożyć na festiwal, będąc młodym klerykiem w Siedlcach. No, zaskoczyłem też ze sceny. Efekt był taki, że rozdzwoniły się telefony do seminarium z zapytaniem, czy ten. Czy ten jest jeszcze klerykiem, czy już został wyrzucony wobec tego, co zrobiłem. Oczywiście moi przełożeni zareagowali na poziomie przyjrzenia się temu, co to było i dlaczego to zrobiłem, nie, nie, nie podjęli jakichś decyzji na poziomie, no to od razu proszę opuścić seminarium, ale chowałem się trochę po kątach, na poziomie złego rozeznania. I jeżeli święty Paweł mówi, że staje się wszystkim dla wszystkich, to nie dlatego, żeby wyprzeć się pewnych zasad, które podaje do wierzenia i za którymi staje. Wręcz przeciwnie, wiemy sobór jerozolimski, tak był nazwany, spór Pawła z Piotrem, dwa potężne filary kościoła, i Paweł, który publicznie mówi do Piotra, no żeby ten nie udawał wobec całej tej sytuacji, która tam miała miejsce. I z tego się wiąże nies niesamowicie piękna historia. Dalej, gdy o niej poczytamy. Natomiast Święty Paweł szuka sposobu, żeby ci, do których głosi Ewangelię, byli w stanie tę Ewangelię przyjąć. I znowu, no, prawdopodobnie, gdybym wprowadził mobilny konfesjonal na rynek, tutaj staromiejski w Koszalinie, usiadł na dachu tego rynku i puszczał muzykę, w na życzenie, to ludzie by w większości, podejrzewam, no, pukali się w głowę i powiedzieli, że człowieku, co ty robisz? Natomiast na Woodstocku było to jedno z, jak mówili, jeden z piękniejszych happeningów, którego doświadczyli. Rozumiesz? Ludzie, którzy szli na Woodstock, na Poland Rock, ilość Pozdrowień, podziękowań, ucieszenia się tym była tak wielka, że w pewnej chwili ja się zastanawiałem: wow, jak to jest, że, że tyle osób dostrzega w tym no, serce, jak na dłoni. Znaczy, nie mówię o tych, którzy, którzy mieli agresję patrząc na, na te najróżniejsze skandale i przechodzili i też wykrzykiwali swoje. Nie? Ale znakomita większość, żeby nie powiedzieć w procentach, bo to trudno określić, nie wiem, 90-80% ludzi, która szła, to byli ludzie zadowoleni i szczęśliwi z tego powodu, że ten ksiądz szuka sposobu na spotkanie z nimi, że staje się wszystkim dla nich, aby pozyskać przynajmniej niektórych. I oczywiście. Już mówiliśmy o tym, to jest pytanie także, które się co jakiś czas po pojawia, do którego momentu można y, pozwolić sobie na to, żeby pójść w tę stronę. Hmm. Czytajmy świętych i błogosławionych. Oni mówią nam jasno, że możemy iść do tego momentu, kiedy to nie zagraża naszemu zbawieniu. Czyli... Idę w stronę, w którą ktoś prosi mnie, bym szedł, i jeżeli zaczyna to zagrażać mojemu zbawieniu, e, no to po prostu mówię nie. E, ktoś powie, a może jakiś przykład. Może tym przykładem zakończyć dzisiejsze rozważanie. Słuchajcie, na Sunrise podszedł do mnie mężczyzna i poprosił mnie, żebym mobilnym konfesjonałem wjechał w jego samochód. Nowiutkiego Mercedesa. Powiedział mi nawet, w którym miejscu mam uderzyć. E, najpierw, oczywiście, sprawdził, czy jestem prawdziwym księdzem. Zada, zacząłem zadawać pytania no, dotyczące tego, jaki on ma cel w tym wszystkim. A on po prostu zaprosił mnie do tego, żebym zarobił w ten sposób, to znaczy, żebym ja, jako ksiądz, uderzając go w odpowiednie miejsce w konkretne drzwi jego nowiutkiego Mercedesa, uszkodził te drzwi, co poszłoby potem z mojego ubezpieczenia starego mobilnego konfesjonału. Po czym on z tego co zarobiłby na, na całej tej sytuacji, jak on powiedział, odpaliłby mi tam z pięć tysięcy. Rozumiecie, no, szokujące wręcz. Więc ja mu powiedziałem, ja mu powiedziałem, proszę pana, ale to, to ja w to nie wchodzę. Nie? To, to jest nieuczciwe. No, to, tak naprawdę. No, Pan chce mnie namówić, żebym ja, krótko mówiąc, okłamał tą firmę ubezpieczeniową, żebym wyparł się wartości, które są dla mnie ważne. I tutaj niestety z bólem nie wiem, czy to mówić, czy nie, ale myślę, że powiem, ten mężczyzna powiedział tak, ale księża koledzy zrobili tak. I, słuchajcie, ja nie miałem nic do powiedzenia. Mogłem tylko powiedzieć sorry, to znaczy, że źle zrobili. No, tam kilka wulgaryzmów w moją stronę poszło. Po czym powiedział, no, dobra, szanuję, że, że, że masz te wartości i za nimi stajesz. I to było całe moje głoszenie Ewangelii wobec tego człowieka. Pewnie znowu się naraziłem. <słuch> <słuch> Okej. Okay. Dobra. Błogosławię Was w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kto nie zasubskrybował, subskrybuje. Kto nie zalajkował, lajkuje. Dziękujemy wam za zrzutkę dzisiaj też taki krótki mój opis. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich zapraszając do, do rozważania południowego i wieczornego, no i do zobaczenia jutro w sobotę.